Witam Państwa serdecznie. Serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie. Ja jestem na prawie wszystkich konferencjach dla banków spółdzielczych i rozglądając się po audytorium stwierdzam, że to jest najładniejsza konferencja dla BS-ów, na jakiej byłem, co jest pewnie zasługą w dużym stopniu też i grona studenckiego. Proszę Państwa, jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Mam przyjemność prowadzić tam zespół do spraw badań nad bankowością spółdzielczą. Będę chciał się z Państwem podzielić wynikami naszych badań nad centralizacją systemów korowych, konkluzjami opartymi nie tylko na przeprowadzonych przez nasz zespół badaniach, ale też i na obserwacjach środowiska, którym bardzo bacznie się przyglądam. Miałem przyjemność być osobiście w, myślę, ponad połowie banków spółdzielczych. Jestem wydawcą i publicystą oddolnego środowiskowego portala BSBlog, blog o bankach spółdzielczych. I stamtąd również czerpiemy, jest to dla nas bardzo cenne źródło informacji i opinii środowiskowych. Kolejne źródło to konferencje Głos IT Banków Spółdzielczych, które są również oddolne i organizowane przez środowisko informatyków BS-owych. Chociażby tematowi centralizacji była poświęcona ostatnia debata, jaka toczyła się na Głosie IT. Wziął w niej udział m.in. pan prezes Olkiewicz z BPS-u, pan prezes Ziemiańczyk z Pińskiego Banku, dyrektorzy IT, dyrektor Kurczyk, naczelnik Kurczyk i dyrektor Dubis z Podkarpackiego i Skieleckiego Banku Spółdzielczego. I stamtąd właśnie pochodzące, proszę Państwa, głosy są dla nas bardzo ważnym uzupełnieniem i doinformowaniem nas odnośnie spojrzenia BS-owych informatyków i zarządów na kwestię centralizacji. Jest to temat bardzo ważki. Krótki wstęp i konkluzje, wyniki badań będę mówił króciutko. Proszę Państwa, ja z niepokojem obserwuję, słuchając, rozmawiając, a tak jak powiedziałem, byłem już w co najmniej połowie banków spółdzielczych, praktycznie każdym z nich rozmawiałem z zarządami, z informatykami. Z niepokojem obserwuję pojawiającą się czy istniejącą rozbieżność pomiędzy sugerowanym, preferowanym modelem biznesowym, suflowanym przez czy to środowisko naukowe, czy przez środowisko liderów organizacji liderujących bankom spółdzielczym, a wizją, modelem oddolnym, z którym się spotykam na rozmowach, o którym czytam w komentarzach na BS blogu, o którym słucham na dyskusjach, na konferencjach. Proszę Państwa, niezależnie od oceny merytorycznej, logicznej, pragmatycznej tychże modeli, model centralny versus model autonomiczny, stwierdzam, że BS-owcy nie chcą konsolidacji, nie chcą centralizacji procesów, centralizacji w szczególności zasobów IT. Abstrahuję w tej chwili od oceny tychże przeciwnych modeli. Natomiast środowisko nie chce, chce pozostać, jego przeważająca część, chce pozostać w modelu autonomicznym, choćby był mniej efektywny kosztowo, mniej wydajny. Chcą, by banki spółdzielcze nie zostały przekształcone, tak jak oni często mówią, w okienka sprzedażowe dużej korporacji. Chcą być małymi podmiotami, nawet niekoniecznie bardzo rentownymi, nawet z relatywnie wyższymi kosztami, choć to jest kwestia wątpliwa w porównaniu do korpo. Nie chcą. Jeśli chodzi o samą kwestię IT, centralizacji systemów IT, bo to jest tematem mojego wystąpienia, to na początku badań postawiliśmy problem badawczy. Czy środowisko banków spółdzielczych jest przychylne koncepcji centralizacji głównych systemów, tak zwanych systemów korowych, mówiąc żargonem, w zrzeszeniach? Powyższy problem został podzielony na problemy szczegółowe, jak przedstawiciele służb IT banków spółdzielczych zapatrują się na dyskutowaną kwestię, jakie widzą przedstawiciele IT, bo tychże badaliśmy, wady i zalety rozwiązania centralnego, jeśli chodzi o IT. I czy zarządów BS-ów są w opinii informatyków, bo to było jakby pośrednie badanie, przychylne centralizacji IT czy nie? Otóż hipoteza postawiona na początku badań, zweryfikowana pozytywnie, brzmi następująco. Środowisko banków spółdzielczych w swojej przeważającej części jest nieprzychylne koncepcji centralizacji głównych systemów informatycznych w bankach zrzeszających.
i hipotezy szczegółowe, zdecydowana większość informatyków w BS-ach to przeciwnicy centralizacji, zaraz podam liczby, procenty. Zarządy BS-ów reprezentują analogiczne stanowisko w swojej przeważającej części i przedstawiciele służb IT nie dostrzegają zbyt wielu potencjalnych korzyści w centralizacji IT. Wyniki badań, pytanie badawcze, czy jest Pani, Pan zwolennikiem przeniesienia systemu core'owego, czyli tej głównej aplikacji bankowej do zrzeszenia. Pytanie zadane informatykom, pozytywnie odpowiedziało jedynie 16%, 84% odpowiedziało negatywnie. Zapytani o korzyści i zagrożenia związane z centralizacją, informatycy z banków spółdzielczych odpowiadali. Mniej więcej 1/3 stwierdziła, że nie widzi żadnych korzyści z centralizacji IT. Natomiast do najczęściej spotykanych odpowiedzi pozytywnych, w sensie prezentujących czy odzwierciedlających potencjalne korzyści, pozostałych 2/3 respondentów, to należały stwierdzenia następujące. Minimalizacja kosztów utrzymania infrastruktury IT, ujednolicenie systemów i ich konfiguracji implikujące niższe koszty wykonania czynności konfiguracyjnych, oszczędność na licencjach i usługach dostarczanych przez firmy dostawcze, podniesiony poziom bezpieczeństwa i niezawodności systemów. Aczkolwiek jednym tchem trzeba powiedzieć, że ostatni argument jest podnoszony jako jeden z głównych wśród przeciwników centralizacji. Rzadziej wymieniane korzyści centralizacji to większa skalowalność systemów, zwolnienie części zasobów sprzętowych, zmniejszenie uzależnienia banku od pracowników komórek IT. Natomiast jeśli chodzi o zagrożenia, to podzieliłem je na 3 kategorie. Zagrożenia ogólnobiznesowe artykułowane przez środowisko w kontekście centralizacji, ograniczenie autonomii banków i zbyt daleko idąca centralizacja środowiska, ograniczenie samostanowienia poprzez redukowanie poziomu decyzyjności, centralizacja i unifikacja procesów, początek procesu likwidacji bankowości spółdzielczych, jedna z opinii, likwidacja stanowisk w bankach spółdzielczych, stopniowe przekształcanie banków spółdzielczych w cudzysłowie okienka sprzedażowe, wzrost kosztów utrzymania systemów. Z kolei do zagrożeń o charakterze sprzedażowo-produktowym artykułowanych przez respondentów należą brak pełnej kontroli nad konfiguracją systemu i związaną z tym potencjalną ingerencję zrzeszeń w ofertę produktową BS-ów, umożliwienie zrzeszeniom dostępu do poufnych danych, zrzeszenia są tu traktowane jako konkurenci, dłuższy czas uruchamiania i wdrażania do sprzedaży nowych produktów bankowych, utrudnione podejmowanie decyzji, utrudniona zmiana zrzeszenia w przypadku obrania innego kierunku. Z zagrożeń o charakterze technologicznym z kolei przedstawiciele IT wymieniają uzależnienie faktu działania systemu od niezawodności łączy internetowych, brak bezpośredniego nadzoru banku nad własną instancją systemu, pojedynczy punkt awarii, pojedynczy punkt cyberataku, większe koszty utrzymania i rozwoju oprogramowania. Rozgadałem się za długo. Przepraszam. Bardzo proszę. Już podsumowanie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o podsumowanie, to dwie krótkie uwagi i kończę. Otóż konkluzja pierwsza, niebezpieczeństwo zunifikowanego systemu. Tutaj problem postrzegany przez środowisko jawi się następująco. Jeżeli będzie jeden dostawca, nie będzie elementu konkurencyjności, nie będzie elementu projekcji ewentualnej zmiany dostawcy IT, będzie duży poziom uzależnienia od tegoż jednego dostawcy. Tak działają monopole czy oligopole. Natomiast ostatnia konkluzja, niebezpieczeństwo scentralizowanego systemu w zrzeszeniu. Tutaj wymieniano trzy wymiary analizy, są trzy wymiary analizy. Analiza kosztowa. Istnieje wątpliwość, czy przejście na model centralny, gdzie jest zmonopolizowany dostawca infrastruktury, zrzeszenie, i zmonopolizowany dostawca systemu, czy będą tu warunki potencjalnej redukcji kosztów i poprawy jakości. Znowu powtórzenie modelu monopolistycznego. Analiza techniczna, no to te dwa główne zagrożenia, pojedynczy punkt awarii i pojedynczy punkt cyberataku. I analiza biznesowa, ostatnia uwaga, odczytam spojrzenie na kwestię centralizacji od strony biznesowej. Daje negatywną jednoznacznie ocenę większości badanych przedstawicieli BS-ów.
zrzeszenia de facto kontrolują systemy każdego z BS-ów, uzyskują nad nimi ogromną władzę i kolejny punkt oddziaływania. Tak mówi środowisko. Oczywiście są zwolennicy centralizacji, każdy ma swoją logikę, każdy ma swoje racje. Natomiast to, mówiąc kolokwialnie, nam wyszło z badań. Bardzo dziękuję za uwagę.